tutaj przy drodze z Pargowa do granicy polsko-niemieckiej są piękne pola, a w pobliżu znajdują się też czasami ciekawe rośliny. No i mamy tutaj pospolicie występującą w Polsce trybulę leśną. Trybula leśna jest rośliną baldaszkowatą, kwitnącą na biało. Ma taki troszkę pietruszkowy zapach. Jest czasami, a przynajmniej była dawniej, używana nawet jako przyprawa, także nie jest to roślina trująca. No i widać, że łodygę ma brustkowaną. Kwiaty zebrane w baldaszkach, baldaszki zebrane w baldachy. Brak jakichś podsadek pod baldachami. I pamiętajmy, łodyga brustkowana, liście można pomylić czasami z innymi gatunkami trującymi, na przykład ze szczwołem plamistym. No i właśnie tutaj kilka kroków dalej znajduje się szczwół plamisty. Czym się różni od trybuli? Różni się tym przede wszystkim, że ma łodygę gładką i z takimi podłużnymi bordowymi plamami. Jest większy od trybuli. Liście też ma zwykle większe. Jeszcze nie kwitnie. On kwitnie później. Także nie możemy zobaczyć teraz jego kwiatostanów. Przede wszystkim można go odróżnić po gładkiej łodydze, która jest grubsza, wyższa i plamista. Ogonki liściowe też są plamiste. To jest roślina śmiertelnie trująca, którą prawdopodobnie otruto Sokratesa, ponieważ szalej jadowity, nazywany cykutą, nie rośnie na terenie Grecji. Jak tutaj się okazało, koło siebie rośnie szczwół plamisty. O, tutaj. Szczwół plamisty, który ma łodygę plamistą. I koło niego zaraz trybula. Trybula już prawie kwitnie. Łodygę ma brustkowaną. Tym różni się trybula od szczwołu.